I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a... Hej, hej, witam serdecznie. Z tej strony Mario. Zapraszam do oglądania kolejnego odcineczka z Shadow of the Tomb Raider. Lecimy. Piękny tutaj tryb fotograficzny. Chwytałem tutaj tych dwóch gości. Ten się trochę lekko patrzy. Tutaj mamy tak samo ramiona skrzyżowane. I nasza Lara w tej samej pozycji. Zajebiście to wygląda. Ale dobra, wychodzimy. I teraz tak. Ja bym chciał dokończyć tylko sprawę tutaj. Bądźcie wszyscy przeklęci. Tych gości. Przyszłaś tu, żeby w końcu mnie zabić? Nie jestem z sekty. Przyszłam cię uwolnić. Co tam jest? Skuteczne przebranie. Czy możesz go użyć, żeby uwolnić pozostałych i odszukać Kolkiego? Taką mam nadzieję, ale nie wiem, co się z nim stało. Żyje. Kolki żyje. W zamieszaniu słyszałem, jak nakazuje odwrót. Na pewno wciąż żyje. No, nie wiem, nie wiem, kurde. Gdzie jest ten ostatni? Wiecie, co tu jest przejebane? O, właśnie. A tu gdzieś, dobra. Dobra, no to co, idziemy. Gdzie? Czekajcie, gdzie to było? Gdzie jest ten zielony znacznik? Nie pokazuje mi się, to jest trochę chujowe. Ale wiem mniej więcej, gdzie to jest, więc... Jak się nie mylę, to jest tam na dole. Tu był jeden. Się nie mylę, to chyba może tutaj? Kurde, nie widzę tu żadnego. Jeszcze niżej? Czekajcie. No nie, no gdzieś... A tutaj, zobaczcie, do góry. Dobra. I zobaczymy, czy uda nam się ich uratować. Niedługo znowu się zobaczymy. Może nie. Jestem w zaświatach? Jesteś duchem? Nie, ja zdecydowanie żyję. Podobnie jak ty. Śmiertelnik i nieśmiertelna. Nie do końca. Możesz już iść. Tak. Zostałem uwolniony. O, Onuratu, ty nie masz tutaj łatwego życia z tymi ludźmi. Wróć do pomy, a? Dobra. I jolo. Aj. Wróć do pomy, czyli gdzie... A, do tej naszej jaskini chyba muszę wrócić teraz. Zróbmy sobie to do końca, co? A później jak będzie czas, to najwyżej się zrobi misję główną. Tutaj resztę tych misji, to one tak czy siak na mnie będą czekać. To misję z dziewczynką będę chciał później jeszcze też... też zrobić. Wiem, że tu wcale gdzieś niedaleko było właśnie. Jakaś ta płasko rzeźba czy coś tam było, tak? Z tego co pamiętam. Ale spoko, na razie lecimy do pomyj. Misję główną to się później ogarnie. Zobaczymy w sumie, o co też chodzi w misji głównej. Tam na pewno też się jakieś misje poboczne. Bo tam będziemy wchodzić do głównego pałacu, tak? Z tego co... Tu jest ten poma cały. My w sumie mamy więcej roboty. Uwolniłam twoich przyjaciół, ale to jeszcze nie wszystko. Kolkuj żyje. Był na przodzie, kiedy resztę otoczono. Krzykiem ostrzegł innych i uciekł. To świetnie. Jest jeden kłopot. W szeregach rebelii może być zdrajca. Wiem. Dowiedziałem się, kim jest, jak cię nie było i sam dopilnuję, by dostał to, na co zasłużył. Aha, w porządku. Dobra. Proszę, przyjmij to w podzięce. Jestem ci wdzięczny za pomoc. Jeśli masz rację co do Kolkuego, pewnie skrył się w górach. Znajdź go. Powiedz, że wycofaliśmy się do jaskini czaszek. Znajdę go. O.
O, Błażę, znowu. No dobra, to co, lecimy po niego, zobaczmy. Jak już robię tą misję, to chciałbym ją zrobić tak do końca, wiecie. Zakończyć cały wątek tej misji. Tam gdzieś, tak? Dobra, zjedźmy sobie pole na dół. Czy on tam jest, kurwa, gdzieś? Skitrany i to nieźle. Tam gdzieś w górach, hej! Uwalaj, gdzie łazisz? Nie wskoczę na to? Tu. Ej, nie tutaj. Tutaj. Kurde, jak tu jest labirynt miejscami. Dobra, ten jest gdzieś tam. No, chyba wiem gdzie. Coś mi się tak zdaje. Ty. A mogę to odczytać? Mogę. Coś, co jest blisko. 7 złotych ptaków usiadło tu i tam. Jeden uciekł ze skarbem na drzewo. Aha. Wypadłszy z jego szponów, czekam na ciebie. Okej. Nic mi to nie mówi, ale dobra. Powinno się przydać. No właśnie. Tam gdzieś jest. Jeszcze wyżej. Muszę zapierdalać. Te. Gdzieś nie, kurde. Dobra, tutaj. Już chyba wiem, który jest. Nie, nawet siedzi. My tu już wcześniej byliśmy. Gdybym wiedział, to jaki tu jest widok, nie? Znaczy, przepraszam, ja tutaj byłem. Zbierałem sobie tego skarba tutaj. On jest tutaj, o właśnie. Tyk. Tu jest grobowiec. Się skitrał. Serio, aż tak? A to było zamknięte przejście, widzicie. Dobra. Tutaj już widzę przejście boczkiem. Nie podoba mi się to trochę. Czy to czasem nie będzie jakaś tutaj pułapeczka? Coś mi to mówi, że to będzie jakaś pułapka. Kolqui! Kolqui! Gdy uwalniałaś innych, przybył Kolqui. Nie wiedzieliśmy, że jest jaguarzem wojownikiem. Miałem odmówić jego zapłaty? Powinieneś był, Pomo. Kukulkan nie znosi obcych i zdrajców. Śmierć tej, która sprzeciwiła się Kukulkanowi! Ta! Przybyszka, po którą przysłał nas Kukulkan. Zabić ją! Ej! Ej, kurwa! Ja nie mam moich broni? Dobra, dostał. Dobra, to go załatwiło. Dobra, zarobił drugi raz. Dobra, ten już nie żyje. Kurwa, prawie dostał.
Dobra, kolejny dostał. Nie. Muszę sobie wytworzyć strzały. Gdzie jesteście? Nara. Frajer. Tam jest jeszcze jeden. Idzie. Ale zarobił. Kolejny zarobił. No i dobra. Jeszcze ktoś? Ilu ich tu jest? Ale te ogniste strzały są chyba najlepsze na nich. Jop. Kurwa. Chuja tam krwawi. Zaraz wam pokażę, jak wy będziecie krwawić. Dobra. Spadamy. Trzeba ich trochę robić tak w konia. Już? Już czy nie? Dobra. Jeszcze ktoś? Ten od ilu was tu jest? Nie. Wpierdalaj. Dobra. Tak was pozałatwiać. Kubani. Ej. Który mnie trafił? A tu jest ich dwóch aż, dobra. Ja sobie wytworzę przy okazji, że jestem schowany. No chodź, wychodź się. Dobra, dostał. Noż. Noż, cholera, jasna. Ej. Jest ich tu kilku jeszcze. Dobra. Uratuj Kolkiego. Teraz to mogę pozbierać właśnie ten. Przy okazji powytwarzać. Kurde, strzały mi się kończą już. Ale mogę sobie pozbierać na spokojnie od nich teraz wszystko. Ale ich tu było, no. Czyli co, to był zdrajca? Który był zdrajcą? A czekajcie, czy to nie... ty byłeś zdrajcą, nie Kolki. Ty, Franco, nędza. Dobra, strzały? Mogę wytworzyć? Mogę.
Wytwarzamy maksymalną ilość, ile tylko mamy. Powiem wam, że tutaj mało brakowało, aby mi zabrakło strzał dla nich. Kurwa. Ale dobra, mamy tą misję ukończoną. To już mi się podoba. Ale kurde, no. No widzicie, nawet królowa ma tutaj zdrajców u boku. Jeszcze raz co? Czy ja mogę użyć? Mam punkty umiejętności, aż 3. To może nie, ale to przenikliwość. Kurde, nie wiem, czy na przykład to pewnie było dobre. Zabij drugiego przeciwnika podczas cichej likwidacji, właśnie. To może się przydać. Różowa furia, wciśnij F. No, dobra. A teraz tak, szybka podróż. Czy ja mogę się gdzieś udać w jakieś fajne miejsce? Może tutaj. Szybka podróż, proszę bardzo. Po co mam iść taki kawałek tutaj? Chwila, moment i zaraz będę. To? No, chwilę to trwa jednak, jakby nie było. I jesteśmy na mieście. I teraz tak. Teraz ja bym sobie chciał... To już mamy. Studia klasyczne, o właśnie. To sobie oznaczymy. Ej. O właśnie, ten sposób. I wiem, że tu są co najmniej dwa punkty takie. Jeden punkt widziałem gdzieś... Kurde, no. W ogóle wchodzić do dziczy, rozumiesz? Bo jeśli tak zrobisz, na chłopcie szybko zapnij i połknij jednym pensem. Tu gdzieś widziałem jeden... Jeden taki obrazek, czy coś w tym stylu, nie wiem, posąg, obraz. O, właśnie. O to chodziło. Gdy to, co było nad nim, znajduje się na dole, syci stają się jedzeniem, które spada na pole. Pole, ziemia... Achmon, bóg kukurydzy. He, ciekawe. Dobra, następne było gdzieś tutaj, nie? I tam gdzieś do góry. Tu. Przynajmniej tak mi się zdaje. Spróbuję tutaj. O właśnie. Ty, a co ty masz do powiedzenia, powiedz tam. Przyszłaś nas ograbić? Nawet największym wojownikom się nie udało. Kryjówki zawierają cenne nagrody, jeśli przeżyjesz. O czym ty mówisz? Coś tu jest. O rytuale przejścia. O sprawdzianie oddzielającym ziarno od plew. O próbie, przed którą staje każdy wojownik sekty. Nie dla takich jak ty. Nie masz pojęcia, do czego jestem zdolna. To znajdź ścieżkę bitwy. Przekonaj się, czy ty i twoja bezczelność ją przeżyjecie. Okej, grobowiec mi się odznaczył. To spoko. Wleć do niego niczym ptak, ale nie oddychaj. Woda? Czyli musi chodzić o Czaka, boga deszczu. Okej, mamy dwa. A kolejny? Gdzie jest kolejny? Gdzie ja znajdę? Tutaj gdzieś. Okej. I tam gdzieś. Przynajmniej tak mi się zdaje. Dobra, lecimy. To musi być gdzieś do góry, gdzieś u góry. Tu gdzieś prawdopodobnie. Nie?
Co powie mapa? Gdzieś po lewej. Gdzieś tutaj po lewej. Tu mi się coś świeciło, czy mi się dawało? Tu, do góry? Nie? Tu na pewno nie. Ej, kurwa, tu jest, dobra. Wymazuję mrok, przynosząc dzień, który następuje po nim. Chodzi o słońce. Kinich Awa jest boginią słońca. Bogowie na malowidłach dają i odbierają życie. Zrównoważone oddziaływanie. Malowidła nauczały o dwoistości życia i śmierci. Poważna sprawa jak dla dziecka. No dobra, no co? Skoro to dla dziecka, jakaś nauka ma mieć. Jolo. Ej, kurde, nie udało mi się. Dobra, biegniemy dalej. Teraz co, muszę do niej wrócić chyba, nie? No właśnie. Ale takie, wiecie, typowe misje ze znajdowaniem różnych pierdół. To mnie ciekawi, co to jest. Ale na razie nie chcę tu wchodzić. Chociaż co to, kurde, to może być? No nie ma, właśnie nie jest to oznaczone. Kurde, ja bym tu z chęcią wrócił, wiecie? A to może za chwilę na wrócę. Powinienem to znaleźć bez problemu. Czekajcie, ta dziewczynka była gdzieś tam na tym, nie? No, już skończyła się bawić. Łowić rybę w domu, w studni. Tata mówi, że to. A ja nie z tobą chciałem gadać. Gdzie jest tamta? Tu. Maju, gdzie jest Avil? Wszystko w porządku? Nie wiem. Jej ojciec przyszedł i ją zabrał. Powiedział, że w nagrodę za pilną naukę może wziąć udział w rytuale. O. Jakim rytuale? Rytuał przebudzenia. Ahau, to wymaga złożenia dziecka w ofierze. Czy ojciec Avil mógłby ją skrzywdzić? Znam go od lat. Kiedy przyszedł dzisiaj, patrzył, jakby w ogóle mnie tam nie było. Jego oczy były czarne, puste. Dokąd ją zabrał? Do opuszczonej wioski. Proszę, pośpiesz się. O kurde. Czyli coś poszło nie tak jest. Ja tu się, kurde, tyle starałem. I powiedzcie, że to będzie wejście tamto. A nie, to było tutaj. Dobra. Ja nie zdążyłem skoczyć. No tutaj. Ta pierwsza wioska, którą tutaj odwiedziliśmy, nie? O, dreptaj. Dawaj. No mam ich tutaj na widoku nawet, ja pierdzielę. Dobra, tu jest ten jeden. Oni mi nic nie zrobią, to jest też duży plus. Oto. Strzały, pułapki, dobra. To może być nawet ciekawe. Czekajcie, chcę coś tylko wypróbować. Dobra, lecimy dalej. Co oni chcą mieć zrobić? Czekają na ciebie, tędy. Co, na mnie czekali? No nie do końca, pewnie na mnie. No to do roboty. Przerwij rytuał, o. O, aha. Oto moja własna krew, moja córka,
Avil. Jej umysł i dusza są silne. Silniejsze od wszystkich, które widziałem. Jestem taki dumny z mojej Avil. Będzie dobrą ofiarą. Co ty kurwa brałeś? To nektar przebudzenia. Wysłuchaj mnie, Kinich Awa, oblicze słońca. Daruję ci Avil, wybraną. Napije się nektaru przebudzenia, a jej serce zostanie wyrwane z jej klatki piersiowej i ciśnięte w ogień. Co? Rosnący żar mojego ciała i krwi, przekazany ci, abyś nie musiała gasić słońca. Avil, to ja, Lara. Pobiegniesz prosto do Maju, kiedy ci powiem, dobrze? Nara. Avil, uciekaj! Ej. Masz, kurwa. Sprawdzić budynki. Mogą być wszędzie. Jezyk tu, kurde, tropu. Ojej. Ten by mnie zauważył. Gdzie ja mogę się sprytnie schować? Dobra, ten dostał. Ten jest jeden tu. Kolejny dostał. Gdzie oni są? Czy oni wszyscy tam pobiegną do niego? Ajajajajaj. Dobra, spierdalamy. Trzeba się przemieścić. I to szybko. No. Ojojojojoj. Czy oni mają kurwa mołotowy, czy mi się zdaje? MCS le akowo, patik in hanilik. Kukulkanca asil kuntim pakati. Jani kaszki, szun saltulakal. No. Dobra, muszę wytworzyć sobie. I pozbierać trochę materiałów, z tego co widzę. Dobra. Dostał czerep. Dobra, to już będzie po. Punkty dostaję doświadczenia, no to znaczy, że już jest koniec walki. A do tego jest strzała z liną? A i wyciągarka, zajebiście. No, ostatnio się nie mogłem tutaj dostać. Znaleźliśmy ich ukryte miasto bez większych trudności. Współrzędne trójcy okazały się właściwe. Tubylcy nam nie ufali i weszliśmy do miasta z włóczniami na karku. Wśród tłumu zapanowała wrzawa. Później dowiedzieliśmy się, że miesiąc wcześniej przybyła kohorta Inków. Lopez opowiedział bajeczkę, że zdezerterowaliśmy z hiszpańskiej armii, bo nasze serca nie mogły znieść ogromu zniszczeń, które spowodowali i jeszcze spowodują Hiszpanie. I że z chęcią oddamy cały nasz dobytek w zamian za schronienie, choćby na pewien czas. Niechętnie pozwolili nam pozostać w mieście, pod warunkiem, że zostawimy zbroję i broń w chacie obok właściwego miasta. Ludzie się wahali, aż wreszcie ustaliliśmy, że dwóch z nas pozostanie na zewnątrz i będzie strzec wyposażenia. Okej. Okay. Ale czy coś wam to dało? Pewnie nie. Ale widzę przejście, dobra, widzę jakieś tutaj przejściówka. Ale tylko złoto. Znaczy... Nie złoto, tylko te drugie. No i dobra, co? Warto by było teraz co? Pozbierać te wszystkie pierdoły, które tutaj są. Mam już strzelbę, więc... Będę mógł się też dostać do niektórych rzeczy.
O! Tylko ich kilku zabitych jest. Ci nie, ale ci na przykład oddadzą mi trochę moich materiałów. Czekajcie, gdzie jest ta chata, która... Czy to jest ta chata, do której nie miałem dostępu jeszcze wcześniej? Nie. Pamiętacie tutaj tą chatkę taką jedną? Dobra, musiał sobie to pozbierać. Tu nie. Czy to nie było tutaj? Tak, tutaj. Tak, no dobrze, nie przeszukałem nawet tej chatki. Dobra. Jednej, drugiej. Ale mam już teraz linkę, to już każdy też jest oddział dobrze. Opuszczający Kan musi podjąć szczególne środki ostrożności przy zacieraniu śladów. Jesteśmy już blisko. I tego nam tylko trzeba, żeby zalały nas hordy turystów chcących jak najszybciej pochwalić się selfie w mieście. No właśnie. Czegoś takiego my tutaj też nie chcemy. Ale dobra, no... Jakby wiecie, ja tutaj... Chciałem jeszcze coś znaleźć, ale chyba tutaj... się za bardzo pogubiłem w tym wszystkim. Dobra, ja się przeniosę teraz. Ja bym musiał się przenieść. Musiałbym się przenieść. Gdzie ona jest? Dobra, tu bym musiał się przenieść najlepiej. Chociaż tu jest kawałeczek tylko tej drogi. Może tak będzie chyba szybciej nawet. Niż odpalanie tej całej... scenki z przenoszeniem się. No, powiedzmy, średnio. To idzie to. No, dreptaj. Dobra, jest tam, stoi chyba dalej. No i dobra. Już? Ave, mamy to. Jesteś cała? Nic mi nie jest, uciekłam jak kazałaś. Mądra dziewczynka. Czemu przerwałaś rytuał? Avil, oni chcieli cię zabić. Tak miało być, zostałam wybrana. Moja ofiara miała powstrzymać Kinich Awa przed zabraniem nam słońca. Śniłam się ojcu, mówił, że byłam wyjątkowa. Avil, sny można różnie interpretować. Co jeśli miałaś zostać na ziemi i wykorzystać swe wyjątkowe moce, by stać się najlepszą wężową gwardzistką w historii? Naprawdę tak uważasz? Tak, naprawdę. Okej. Muszę to opowiedzieć ojcu. Avil, twój ojciec... Nie będzie go jakiś czas, więc Avil zostanie ze mną, by móc kontynuować naukę. O właśnie. Oczywiście. Lepiej zacznę od razu. Muszę się jeszcze tyle nauczyć. Dziękuję, Ahau. Tak, dzięki ci, Ahau. Zapewnię Avil opiekę. Przejmij w podzięce ten łuk. Należał do mojej matki, która była orlą łuczniczką. Oby dobrze ci służył. No, raczej nie będę potrzebował. Dziękuję, ale dziękuję. Oj, dobra. Czy coś jeszcze mogę do ciebie zacznę od razu. Muszę się jeszcze tyle nauczyć. Dziękuję, Ahau. Ej, dobra. No i mamy to. Mamy dwie misje zrobione. Więc kolejną misję sobie od razu polecimy. Polecimy misję główną. A ja w międzyczasie chciałem sprawdzić tylko to wejście na górę. Czekajcie, gdzie to było? Nie, tu. Tutaj? Tutaj. O co to chodzi z tym?
Ostatnie odcinki były takie dosyć krótkie, więc może tym razem trochę dłuższy odcineczek. O co tu chodzi? Co tu jest? Ha? Gdzie ja jestem? Dobra. Czekajcie. Będę to sprawdził. Aha, tutaj jestem. Czyli czasem mogę coś tam pozbierać i tak dalej. Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę, jeśli się podobało. Do następnego odcineczka. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.